Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim vlogu. I dzisiaj znowu chciałem poruszyć bardzo kontrowersyjny temat, w ogóle zniszczyć was światopogląd, a tak naprawdę to chciałem poruszyć temat sekt. Ponieważ stwierdziłem, że zrobiłem filmik sobie wkurza w ateistach, sobie wkurza w katolikach w Polsce, tak? Więc wypadałoby zrobić też o tych takich mniejszych wiarach. No i rzecz jasna nie mogę się wypowiedzieć o całości, bo tych sekt jest od zarąbania, więc trudno mi wypowiadać się o każdej. Powiem wam o kilku, które znam, z którymi jakoś się zetknąłem, powiedzmy w cztery oczy, bądź w jakiś taki, nie wiem, sposób, w sensie, że przeczytałem o nich książkę, czy przez internet, no, także trochę tego będzie. Ale na samym początku chciałem tutaj poruszyć inną kwestię związaną z sektami, bo ja mam takie wrażenie, że dużo Polaków, jak słyszy słowo sekta, to od razu, znaczy w sumie to nie tylko Polaków, włos im się jeży na głowie, że Jezus Maria, jakieś tutaj zażynanie kozłów, tajce, orgie i tak dalej. Oczywiście, że takie sekty istnieją, tak? Aczkolwiek nie możemy mówić, że wszystkie takie są. I rozumiem, że to jest pewien wpływ popkultury, tak? Te wszystkie książki typu załóżmy Dziecko Rosemary i to, co potem to ze sobą pociągnęło, bo chyba Dziecko Rosemary było takim pierwszym tworem z tym związanym, który stał się popularny. Swoją drogą dobra książka i też dobry film Polańskiego. No, ale my tak właśnie czasami postrzegamy sekty, nie? Podczas kiedy sekta nie jest z założenia negatywnym słowem. Bo tutaj pojawia się coś, co ja już powtórzyłem w wielu vlogach, że niektóre słowa nabierają negatywnego znaczenia dla nas. I sekta wydaje mi się, że też jest takim słowem, które negatywnie jest przez nas postrzegane, mimo że jest neutralne, bo przecież zanim powstał islam, zanim powstało chrześcijaństwo, to te dwie największe religie świata musiały być sektami, tak? Były, bo to była mniejszość i dopiero potem to się rozpropagowało. Więc wszyscy jakby zaczynali od sekt. I też jest bardzo często takie gadanie, że no sekta to nie jest religia i tak dalej. Oczywiście, że trudno nazwać sektę religią pod tym względem, że jest to mniejszość, tak? Religia jest jednak zarejestrowana i musi mieć tam, z tego co pamiętam, ustawowo ileś tam wyznawców konkretnie. Więc nawet w przypadku, gdybyście chcieli zrobić kościół misiów Haribo, to macie do tego prawo w momencie, kiedy uzbieracie odpowiednią liczbę wyznawców. Nie wiem, jak jest z latającym potworem spaghetti, czy on też ma rejestrację oficjalną. No ale w każdym razie można tak zrobić. I teraz tak, jeżeli postrzegamy sektę przez... Znaczy, jeżeli mówiąc, że sekta to nie jest religia, postrzegamy to pod tym względem, że to nie jest wiara, no to jesteśmy w błędzie, bo przecież to się właśnie opiera na jakiejś wierze, tak? I taka najbardziej znana sekta w Polsce, Świadkowie Jehowy. No chyba każdy z was kojarzy mniej więcej tych ludzi, tak? Wydaje mi się, że ta epoka, kiedy oni chodzili po domach i chcieli porozmawiać o Bogu, już dawno minęła, chociaż nie wiem. Może ja po prostu subiektywnie do tego tak podchodzę, bo pamiętam, że jak byłem mniejszy, jak byłem w podstawówce, to rzeczywiście czasami zdarzało się, że oni pukali do drzwi, ale teraz w większości, jeżeli gdzieś przychodzą, to zostawiają tam tylko swoją ulotkę i na tym właściwie poprzestają, więc częściej ich widuję właśnie, jak stoją sobie przy tych swoich stojaczkach, tam w dwójkę bądź w trójkę, w takich różnych bardzo uczęszczanych miejscach. No, to też ta moja chwilowa praca, tak, przy ulotkach sprawiła, że jakoś tak bardziej się przyjrzałem im, tak, bo oni też stali w tych samych miejscach. I powiem wam, że to, co zawsze w Świadkach Jehowy jest ciekawe, to to, że cholera, widzieliście kiedyś zdenerwowanego Świadka Jehowy, takiego, który nie byłby dla was miły? Bo ja nie widziałem, szczerze mówiąc. I oni zawsze są tacy mili. Tutaj pozostaje też kwestia, czy oni stojąc przy tych właśnie stojakach biorą za to jakąś kasę, bo zdania są podzielone, natomiast oni sami twierdzą, że stoją tam za darmo. W co jestem w sumie w stanie uwierzyć, bo oni tam nie stoją długo, oni tam stoją jakieś półtorej godziny, dwie godziny, po czym następuje zmiana.
No i legenda głosi, to już powiem złośliwie, że ktoś od nich wziął te gazetki. Ale, żeby nie było, widziałem parę osób, które wzięły. Właściwie jeszcze z tej ciekawości. Jednak... No na pewno nie można powiedzieć, że to jest nawet 1% tych osób, które przechodziły obok ich stoiska, tak? Ale też zauważyłem, że... Znaczy, ja mam stosunek do Świadków Jehowy neutralny, mnie oni tak za bardzo nie interesują. Natomiast zauważyłem, że bardzo duża część osób, które pałają niechęcią, no to ta część osób zazwyczaj nie za bardzo wie, w co wierzą Świadkowie Jehowy. To znaczy, są takie dwa główne dogmaty, które się zna, tak? Czyli, że Jezus nie umarł na krzyżu, tylko na palu, bo oni wierzą w to, że właśnie umarł na palu. Dla mnie osobiście, jako osoby niewierzącej, nie ma to żadnego znaczenia, natomiast ja rozumiem, jaki jest spór między tym, no bo załóżmy, że Jezus umarł na palu, więc w tym wypadku najbardziej rozpoznawalny znak chrześcijaństwa, tak? Bo jest parę znaków, jest też ryba, tak, jest ten to oko w trójkącie, tak, no to najbardziej rozpoznawalny znak chrześcijaństwa staje się nieaktualny, staje się jakby fałszywy, bym powiedział, ale dla mnie osobiście to nie ma żadnego znaczenia w kwestii tego, czy to był krzyż, czy to był pal. Natomiast drugą taką rzeczą, którą myślę, że wiele osób zna, jest krew i ta cała akcja z tym, że Świadkowie Jehowi nie chcą transfuzji krwi i oni starają się nie leczyć właśnie w taki sposób, żeby używano krwi. Biorą to właściwie z jakiegoś wersetu z Biblii, tylko że oni mają jakąś swoją wersję Biblii i no wiecie, no w tej wersji powiedzmy, że zmieniono trochę, w sensie no samo słowo Jehowa, które jest z tego, co słyszałem, pod względem językowym dość niepoprawne, no tam w tej Biblii zastępuje pewne słowa ich. I powiem wam tak, że dopóki ktoś, znaczy bo oni starają się leczyć bez krwi, ale to nie zawsze jest w sumie możliwe, nie? Bo tak mi się przynajmniej wydaje, no bo o ile jakiś dorosły człowiek zdecyduje, że nie chce sobie tutaj transfuzji krwi i w ogóle nie chce leczyć się w ten sposób, no to nie mam tutaj zdania na ten temat, to jest jego sprawa. Ale problem pojawia się z dziećmi, tak, które się naraża na to, że mogą po prostu umrzeć. I ja mówiłem kiedyś, że jestem przeciwny chrztu niemowląt, dlatego że uważam, iż... No jednak człowiek powinien mieć wybór i ten taki wyznawca, który ma 18 lat i wtedy przyjmuje chrzest, no bardziej jest wiarygodny dla mnie ogólnie jako wyznawca. No ale to jest moje zdanie. Natomiast tutaj już jest kwestia tego, że to jest dużo poważniejsza rzecz, no bo skoro te dzieci mogą zginąć z tego względu, że miały mieć transfuzję krwi, ale religia im zabrania, no to jest trochę słabe. A nawet bardzo. Tutaj mi w sumie nawet nie obchodzą kwestie dogmatyczne Świadków Jehowy, bo jest tego sporo, jak chociażby ten rok 1914, gdzie rzekomo Jezus wstąpił, znaczy objął rządy, tam chyba po szatanie w niebie, czy coś takiego, i ma potem te rządy przekazać swojemu ojcu, bo oni wierzą ogólnie tak, że Trójca Święta to nie jest jedność, tylko to jest jakby Jezus osobno, Bóg osobno, a Duch Święty to jest w ogóle jakaś energia, więc w to właśnie wierzą. Co tam jeszcze? A, jeszcze z takich rzeczy, które pamiętam, to że oni wierzą, że jest zarezerwowana liczba miejsc w niebie, w sensie, że teraz już nie powiem wam ile, czy to jest kilkadziesiąt tysięcy, czy to jest kilkaset tysięcy, ale coś mniej więcej tego. Oczywiście te osoby, które się nie załapią, nie idą od razu do piekła, ale tam też stają się, znaczy no nie są w niebie, ale też mogą w jakiś sposób tam godnie żyć po tej śmierci. Są chyba takie najważniejsze w sumie kwestie, jeżeli chodzi o Świadków Jehowy. No ja mówię, ja jestem tego neutralnie nastawiony, ja nie lubię, jak ktoś mi puka po domach i się pyta, czy chcę porozmawiać o Jezusie, bo jakbym chciał porozmawiać, to bym sobie poszedł do tego miejsca, bo ja raczej zdaję sobie sprawę z tego, że takie miejsca istnieją. No i to
właściwie tyle, jeżeli chodzi o świadków Jehowych, tak? To jest, no, tak jak wspominałem, oni no, raczej starają się miło podchodzić do osób. Nie wiem, na ile jest to szczere, na ile nie, ale no, tak zauważyłem. Teraz może przejdźmy do satanizmu, tak, bo satanizm to jest taki, wiecie, takie coś, co też popkultura właściwie wchłonęła i się ukazuje nie wiadomo jakie obrazy. Ja na samym początku mówię, że nie wierzę w jakieś opętania, przywoływanie tam duchów, czy ogólnie zawieranie paktu z diabłem, żeby lepiej grać w koszykówkę, albo nie wiem, sobie wystąpić w Hollywoodzie w jakimś filmie. Nie wierzę w to. Natomiast co z takim wizerunkiem satanistów, którzy nie wiem, zabijają innych ludzi ku czci szatana? Nie można na 100% stwierdzić, że tacy nie istnieją, bo wiecie, z tego co wyczytałem, to satanizm się dzieje na teistyczny i jakby ten, załóżmy, lewiański, tak? Teistyczny to jest rzeczywiście taki rodzaj kultu, gdzie ci ludzie rzeczywiście wierzą, że szatan istnieje i go czczą. Ale lewiański to już jest, to już właściwie nawet nie jest religia moim zdaniem, bo oni są ateistami głównie i oni po prostu używają Lucyfera jako znaku, jakiego takiego symbolu. Coś jakbyśmy powiedzieli, że Werther jest symbolem werteryzmu, tak? Ale wszyscy mają wiedzę na ten temat, że on nie istnieje, tak? I tam jest w tym satanizmie ogólnie założone, że człowiek bardzo upodabnia się do bestii. Takie, powiedziałbym, że trochę freudowskie treści, tak mi się wydaje, tak odczułem, mogę się mylić, ale takie skojarzenie właśnie mam z tym. I co, mają tam tę swoją Biblię szatana, nawet powiem wam, że znalazłem elektroniczną wersję, trochę sobie to poczytałem i szczerze mówiąc, no jest tam multum paradoksów, jak chociażby zdanie, że wszystkie idee są fałszywe. No spoko, wszystkie idee są fałszywe, no ale tak się składa, autorze tej księgi, że ty też wykreowałeś swoją ideę, więc ona też powinna być fałszywa, no bo jak wszystko, to wszystko, nie? Wszystko albo nic, prawda? No przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. To w sumie tyle, co mam do powiedzenia o satanizmie. Wiecie, to jest takie też złudne myślenie o tym, że jak widzisz jakiegoś metala, albo jak ktoś mówi, że służy szatanowi, to jest satanistą. Nie, to są na ogół pozerzy. To są pozerzy, którzy są w takim wieku dojrzewania. A wiecie, dojrzewanie to nie jest tylko wiek kilkunastu lat, to czasami może być 40 albo nawet 50. I oni wiecie, no tak, bunt i w ogóle fuck system. I to też się z tym wiąże. Także no to nie jest satanizm, tak? Umówmy się. Natomiast co do jeszcze jednej znanej sekty, która mi się przypomniała, nie wiem czy kojarzycie takie początki internetów, początki YouTube'a, kiedy jeszcze popularne były filmiki typu YouTube Poop, takie wiecie, takie miksy, różne montaże i tak dalej. I tam w polskich tych filmikach występowała pewna postać, która też tworzyła filmy razem ze swoim mężem. Ona się nazywała Tiara Elżbieta Gaz. Nie wiem, czy jej filmy istnieją po dziś dzień. Znaczy, podejrzewam, że skoro miały popularność, a w internecie nic nie ginie, no to pewnie tak. Jakoś nie czułem potrzeby zagłębiania się w tę twórczość, bo kiedyś wystarczy mi, że obejrzałem sporo tego. No, Tiara Elżbieta Gaz to jest taka pani, która należy do sekty, która w tamtych czasach, bo nie wiem jak teraz, składała się aż z 3 członków, więc to jest dużo. Miała męża, który chyba miał Mojżesz, chyba miał ksywę. I jeszcze był z nimi jakiś koleś Romuald, jakiś, który uważał się za reinkarnację Jezusa Chrystusa. No i tam, wiecie, dobyli w tej swojej hermetycznej rzeczywistości, tworzyli filmiki. Nie jestem pewien, na ile ten ich cały Jezus Chrystus był przekonany o tym, że rzeczywiście jest kim jest, a na ile myślał sobie, że po prostu, o, co za debile, ten, zrobię na nich pieniądze, tak? Nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że byli dosyć nieszkodliwi. Z tego, co pamiętam, to oni tam jeszcze chcieli powołać sobie jakiegoś czwartego członka i
Noe miał mieć ksywę, on miał być z zagranicy. Nie wiem, czy ostatecznie im się udało, no ale to było dosyć śmieszne, takie powiedzmy pocieszne. Znaczy, ci ludzie żyli w swoim świecie, mieli do tego prawo, ale moim zdaniem ich mózgi były bardzo, bardzo wyprane przez tę ich ideę. Z innych sekt, które kojarzę, no to Scientologia. Tu akurat przeczytałem książkę o Scientologii, ponieważ stwierdziłem, znaczy miałem taki przedmiot związany z religią i na tym, na studiach i ich po prostu stwierdziłem z automatu, że moja praca na koniec tych zajęć nie może być zwykła, to musi być coś hipsterskiego, no i stwierdziłem, że tutaj sobie taki temat o tym, o kosmitach w różnych wierzeniach. To miałem dosyć duże pole manewru, bo załóżmy mówi się, znaczy istnieje taka teoria, że księga Ezechiela opisuje kosmitów, no jest tego sporo. Chciałem też napisać o aniołach nieba, bo to też jest śmieszne. Znaczy nie wiem, na ile anioły nieba to jest troll, bo ja mam dla Beki zalajkowane stronę Anioły Nieba i tak się czasami zastanawiam, czy to jest strona też zrobiona dla Beki, czy to jest rzeczywiście ich strona. Wydaje mi się, że to jest strona zrobiona dla Beki, ale taka sekta chyba istnieje. Oni tam ogólnie wierzą, że jaszczury chcą nas oczipować i wierzą, że przyleci jakiś Astar Seran i ptach i tym razem z Jezusem, statkiem kosmicznym i nas wyzwolą, nie? Także to jest ciekawe. To jest z Czech chyba sekta, z tego co pamiętam. Co jest dosyć dziwne, bo Czechy chyba są takim dosyć, powiedzmy, świeckim państwem, co mnie dosyć dziwi. No ale nic, no miałem duży zakres, wybrałem akurat Scientologię, ponieważ Scientologia jest jedną w sumie z takich niebezpieczniejszych sekt, tak? Bo przede wszystkim to jest sekta dla bogatych, bo tam występują takie osoby jak Tom Cruise, jak John Travolta. Zresztą Tom Cruise, z tego co wiem, rozwiódł się ze swoją żoną, czy nawet się nie rozwiódł, ale ta żona strasznie się go bała właśnie przez to, że on stał się tym Scientologiem. Wiecie, no Scientologia to jest multum śmiesznych rzeczy. Żeby podkreślić, jak śmieszne są to rzeczy, bo okej, można mieć szacunek do jakichś wierzeń, ale czasami po prostu niektóre rzeczy są tak głupie i tak szkodliwe dla tych osób, właśnie pod tym względem, że to strasznie pierze mózg, że po prostu trzeba to wyśmiać. Żeby podkreślić, jakie to jest głupie, powiem tylko, że w South Parku zrobili odcinek o Scientologii. Wiecie, South Park śmieje się ze wszystkiego. Tam nie ma świętości. Tam już wyśmiano praktycznie wszystkie możliwe religie, ateizm, chyba agnostyków, tak. Agnostyków też wyśmiano. I zresztą ten odcinek o Scientologii jest dosyć takim przełomowym odcinkiem, bo facet, który podkładał głos pod szefa tego czarnego kucharza, no on zrezygnował, tak, z dalszego udziału w podkładaniu głosu, bo był Scientologiem i się obraził. Przez to tę postać trzeba było uśmiercić, podobnie jak kilka innych. Ale ogólnie sprawa jest taka, że tam nawet nie musieli się śmiać ze Scientologii. Tam po prostu kropka w kropkę podali to, w co oni wierzą. I sam fakt, że w ogóle nie zmienili tej treści i to w dalszym ciągu było śmieszne, no sprawia, że nie mogę tego na poważnie traktować. Chyba że właśnie w kwestii szkodzenia innym ludziom, tak? Bo oni tam potem wierzą, że kosmici chcą ich zaatakować. Bo ogólnie cała idea Scientologów opiera się na tym, że oni wierzą, że istniał jakiś imperator Ksenu, który kazał bombami wodorowymi różne tam planety zbombardować. Przy czym teraz te dusze są w nas jako takie tytany, a te całe historie biblijne, czy, znaczy w sensie samo istnienie Jezusa Chrystusa czy dinozaurów, jest filmami 3D, które nam puścił Xenu. I jeszcze Xenu używał takich statków kosmicznych, które bardzo były podobne do pewnego modelu samolotu, który istnieje naprawdę w obecnych czasach. Więc i jeszcze Scientolodzy, żeby było śmieszniej, mają na to wytłumaczenie, bo oni wierzą, że wszystkie te wizje, załóżmy science fiction i tak dalej, mogły się wydarzyć w przeszłości, bo to są nasze wspomnienia.
Tak, tutaj chwila ciszy. Także, no, niby jest to śmieszne, ale patrząc na to, że spora część osób w to wierzy, znaczy w Ameryce to mnie nie bardzo dziwią niektóre rzeczy. No, jak mnie nie zdziwił facet, który zjadł spinacz, dlatego że nie było napisane, że nie można go jeść, no to taka rzecz tym bardziej mnie nie dziwi. Ale jest to dosyć niebezpieczne. No i tak jak wspomniałem, jest to religia dla bogatych, bo żeby pójść na wyższe poziomy, dowiedzieć się tej ostatecznej prawdy, trzeba zabulić niemałe kwoty. Przy czym oni też mają coś takiego jak spowiedź, to znaczy to jest takie połączenie spowiedzi i psychoanalizy, czy czegoś w tym rodzaju. Ale ci audytorzy, tak się chyba nazywają, nie mogą im zagwarantować tego, że to, co oni im powiedzą, nie wyjdzie na jaw. Tak. Porównajcie to sobie załóżmy z tajemnicą spowiedzi. To znaczy tak, jeżeli chodzi o tajemnicę spowiedzi, to okej, fajne jest to, że załóżmy jest zakaz mówienia tego. Natomiast w przypadku, kiedy załóżmy już w grę wchodzi ciężkie przestępstwo z policją, tak, na czele, no to już uważam, że to nie powinno obowiązywać. Ale no tamta sytuacja jest o wiele bardziej chora, tak? To w sumie chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. No taki tam miszmasz tutaj w tego wyszedł. W każdym razie, czy warto się bać sekt? Niektórych tak, niektórych nie. Różnie to bywa. Nie wiemy tak naprawdę, co będzie za parę tysięcy lat. Czy obecne religie będą istniały, czy może będą jakieś inne wierzenia. No bo jeśli będą, no to pamiętajmy, że wszystko się zacznie od sekty właśnie. Prawdopodobnie. A póki co się z wami żegnam, no i do następnego.